Jego myśli, uczucia i zamiary. Witam serdecznie wszystkich Państwa na czytaniu z kart Lenormanda. Przyjrzyjmy się, co pokażą dzisiaj karty o jego myślach, uczuciach i zamiarach. Czyli pomyślcie, wizualizujcie teraz Waszą osobę ukochaną i spójrzmy w karty wspólnie. Jest to czytanie kolektywne, przypominam, że nie jest to w żadnym wypadku czytanie indywidualne. Każdy powinien wziąć z tego czytania wszystko to, co rzeczywiście pasuje realnie do Waszej historii. Wszystko natomiast, co nie pasuje, usuńcie, wyrzućcie, zostawcie, ponieważ jest to czytanie grupowe dla wszystkich tych, którzy gromadzą się na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Wszyscy gromadzą się tutaj, ponieważ potrzebują wsparcia emocjonalnego, mentalnego, duchowego, uczuciowego, psychicznego. Dlatego każdy z Was bierze z kart dokładnie to, czego potrzebuje. Jedni wskazówki, drudzy impulsów, trzeci być może podejmą w końcu decyzję o tej relacji. Więc każdy z Was ma wziąć to, co rzeczywiście pasuje. Na wróżby indywidualne, osobiste, prywatne zapraszam oczywiście poprzez e-mail. Napiszcie e-mail i ja podam Wam warunki takich wróżb indywidualnych, które opierają się na Waszych datach urodzenia, na dacie urodzenia, na Waszych zdjęciach i na konkretnych pytaniach do kart, wtedy indywidualnych, prywatnych. Napiszcie na mój e-mail, mój adres e-mailowy znajdziecie pod wideo, na filmiku też wyświetlam na początku mój adres e-mailowy oraz również w komentarzach. Zapraszam serdecznie na wróżby indywidualne. Oczywiście bardzo wszystkich proszę o lajki, o komentarze i o subskrypcję, jeśli jesteś tutaj nowy lub nowa na moim kanale. Proszę, zasubskrybuj mój kanał, by oglądać codzienne moje premierki, wróżby na różne tematy, horoskopy, rytuały, czytania miłosne. Zapraszam serdecznie do subskrypcji. Teraz, kochani, pomyślcie sobie o Waszej osobie ukochanej. Pomyślcie niezależnie, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, pomyślcie o tej osobie, wizualizujcie ją, skoncentrujcie się. Jego myśli. Myśli Twojej osoby ukochanej. Uczucia Twojej osoby ukochanej. Zamiary Twojej osoby ukochanej. Na spodzie kart Lenormanda mamy krzyż. Krzyż oznacza na przykład związek karmiczny, oznacza również osobę z przeznaczenia, oznacza również ciężką, ale bardzo ważną relację, bardzo istotną, ważną relację, niemniej jednak ciężką, tak jakbyście dźwigali wręcz krzyż pański, ponieważ jest to relacja trudna. Jeśli jest to karmiczna relacja, to powinniście się z tej relacji, z tej znajomości, z tego związku czegoś nauczyć, pokonywać trudności. Nie jest to proste, ponieważ nie jest to łatwa relacja, tylko skomplikowana.
która wystawia was na próbę. Niemniej jednak, że jest to ciężka relacja, również mówi ta karta o relacji bardzo ważnej, istotnej, wręcz świętej, wręcz bardzo specjalnej, tak? Dobrze, zobaczmy teraz myśli osoby ukochanej. Osoba ukochana myśli o tym, by otworzyć jakieś nowe kontakty z wami. Nowe, być może nową szansę, nową próbę. Coś zostało między wami przerwane. Nie ma kontaktu, nie ma regularnych spotkań, nie ma komunikacji. Coś zostało zerwane, zablokowane, skończone raptownie, szybko, odcięte. Natomiast ta osoba chciałaby, żeby wróciło szczęście. Byście wy i ta osoba otworzyli się na nową próbę, na nowe szczęście. Ta osoba pragnie szczęścia z wami, chce otworzyć swoje serce i chce również, żebyście wy otworzyli swoje serce na nową próbę, by być razem szczęśliwym, by spróbować jeszcze raz i by pokonać tutaj tą ogromną, raptowną blokadę, zerwanie być może związku, zakończenie tej relacji, gwałtowne. Ta osoba szuka klucza, by otworzyć właśnie nowe drzwi, nową szansę, by jeszcze raz spróbować, czy może być ta osoba z wami szczęśliwa, czy możecie być razem szczęśliwi. Ta osoba właśnie o tym myśli. Co czuje twoja osoba ukochana? Osoba ukochana myśli o nowym początku, karta dziecka. Lub być może, jeśli planowaliście ze sobą dziecko, ciążę, to być może w dosłownym tego słowa znaczeniu myśli o tym, że chcielibyście zrealizować przecież te piękne marzenia o dziecku. Jeśli jednak nie planowaliście ciąży i dziecka, to karta ta wybitnie mówi tutaj o nowym początku, o wyleczeniu wszystkich spraw, które były między wami negatywne. O jeszcze raz rozpoczęciu czegoś, co będzie lekkie, zabawne, frywolne, piękne, zabawne, radosne. Także ta karta 13 mówi o nowym początku, nowej szansie, nowej próbie na stabilność, stabilny związek, stabilną relację, ponieważ ta osoba o was wręcz nigdy nie zapomniała. Ta osoba jest z was zakochana i chce ratować tę miłość. Chce stabilnego związku miłosnego, romantycznego, uczuciowego. Chce ta osoba jakby zarzucić kotwicę do portu, czyli z wami zbudować coś wartościowego, długotrwałego. Jest miłość. Co ma w sercu ta osoba? Miłość. Jest ta osoba na pewno zakochana i ma miłosne, romantyczne uczucia do was. I myśli tutaj poważnie o poważnej relacji, stabilizacji z wami. Bardzo pozytywne karty na poziomie serca. Co ta osoba, o której myślicie teraz, zamierza w stosunku do was? Ta osoba zamierza spełnić piękne marzenia, wejść w jakieś głębsze uczucia z wami, zbudować coś głębszego, coś wspanialszego, coś, co ma jakąś głębszą wartość. Ta karta mówi o spełnieniu marzeń. Ta osoba chciałaby zrealizować z wami marzenia, spełnienie emocjonalne, uczuciowe. Uczucia powinny być głębsze. Natomiast są komplikacje. Są komplikacje i ta osoba myśli, wasza ukochana osoba myśli o tym, by zbudować ten związek przede wszystkim na przyjaźni, lojalności, wierności. Tutaj były być może jakieś problemy z wiernością, jakieś problemy z trzecią osobą, która się w waszą konstelację wmieszała. Niezależnie, czy to jest trzecia osoba z jego strony, czy trzecia osoba z waszej strony, natomiast ktoś to jakby tutaj, jakaś rywalka, kobieta, rywalka wmieszała się w waszą relację. Być może ex-partnerka, być może jakaś nowa konkurentka
która się umieszczała i jest tutaj być może powodem jakiejś zdrady, niewierności. Natomiast no, są na pewno komplikacje, jeśli chodzi o wierność, lojalność w tym związku. Jest tutaj kwestia lojalności, przyjaźni, wierności, zaufania, bardzo zawiła, skomplikowana, trudna, toksyczna. Natomiast chce ta osoba na pewno wyjaśnić wiele spraw z Wami i chce być w przyszłości być może lojalny, wierny, byście mu zaufali z powrotem, by jeszcze raz przyszło to uczucie zaufania, tak? Zaufania do siebie nawzajem, by zaufanie po prostu wróciło tutaj do Waszej konstelacji. Tutaj jeszcze, jeśli popatrzę na ten obraz kart, to widzę, że najważniejsze tematy jest otwarcie się na nową szansę, nową próbę, by być razem szczęśliwym, by było znowu zaufanie, lojalność, wierność i by zbudować jakąś relację opartą na głębszych emocjach, na głębszych uczuciach, by zbudować relację, gdzie można spełnić obopólnie swoje marzenia. Tutaj mówi ten rozkład o nowym początku. O nowym początku, ponieważ zostało coś zerwane, raptownie zakończone, zablokowane, ucięte, odcięte. I chcecie wrócić oboje, czy ta osoba, o której myślicie teraz, chciałaby wrócić do stabilności. Natomiast są jakieś tutaj komplikacje, zawiła droga, by powrócić lub opóźnienia. Zaufanie, lojalność, ufność, lojalność, wierność, to już chyba powiedziałam, pomoc, tak? To główne jakby takie walory, które powinny wrócić do Waszej relacji. Przede wszystkim zaufanie. Ponieważ ta osoba nie może o Was zapomnieć i ma uczucia gorące, ma uczucia miłosne i chce być z Wami szczęśliwa. Chce otworzyć się na szczęście i chce spróbować jeszcze raz. Chodzi tutaj o coś trwałego, długotrwałego, co przyniesie Wam właśnie tutaj szczęście i spełnienie i głębsze uczucia. Chodzi również tutaj o to, by wróciło właśnie zaufanie, by te problemy, zawiłości, komplikacje się zakończyły i wróciło absolutne zaufanie. Nie jest to związek prosty, ale być może jest to związek karmiczny, skomplikowany i wszelkie trudności powinniście pokonać, ponieważ związki karmiczne nie są prostymi związkami. Przynoszą trudne zadania, trudne nauki, z którym musicie się czegoś nauczyć, czegoś dowiedzieć dla siebie, pokonać trudności. Jeśli przetrwacie te trudności, zawiłości, ewentualnie osoby trzecie, które się tutaj mieszają, intrygują, zatruwają, czy nie wiem, konkurują z Wami, jeśli pokonacie wszystkie te trudności, będzie ten związek trwalszy, stabilniejszy. Takie czytanie myśli, uczucia i zamiary Waszej osoby ukochanej jest właśnie dzisiejszym rozkładem kart Lenormanda. Zobaczcie, co pasuje do Was i napiszcie mi w komentarzach. Czekam na Wasz feedback. Dziękuję serdecznie i życzę Wam oczywiście samych pięknych, miłosnych relacji. Do usłyszenia już wkrótce.